Cześć, witajcie. Mówię szeptem, bo nie chcę obudzić mieszkańców. Jest niedziela, godzina 7 rano, większość osób pewnie śpi, a ja wybieram się na kolejną wycieczkę. Tym razem lecimy wzdłuż Zatoki Gdańskiej na Hel. Taki jest cel. Do zrobienia stówka. Po drodze postaram się pokazać wam jakieś ciekawe miejsca. Słońce powoli się przewija, zapowiada się dzisiaj bardzo ciepły dzień. Prognozowane jest nawet 23 stopnie Celsjusza, co w kwietniu się nie zdarza. Mam w planie trzymać się lekko szlaku Eurovelo 10, on tutaj przebiega niedaleko, także za chwilę do niego dołączam i lecimy w stronę Gdyni. Zapraszam. Ta uliczka zawsze robi na mnie duże wrażenie. Bazylika Mariacka z tej perspektywy wygląda bardzo okazale. Ten ciekawy budynek przede mną to Gdańska Zbrojownia. Kiedyś trzymano tu broń, a teraz należy do Akademii Sztuk Pięknych. No. I tym sposobem po zaledwie 2 minutkach jesteśmy na szlaku Eurovelo 10. Jest też Eurovelo 9, 13. Szkoda tylko, że nawierzchnia brukowa. Po lewej Baszta Jacek, a po prawej Gdańska Hala Targowa. Jakiś jest tam nowy pomysł na tą halę. Tutaj odbywa się regularny handel, ale się słyszałem, że mają być jakieś przeróbki, modyfikacje. W Gdańsku co kilka metrów nowe atrakcje. Po prawej stronie Kościół Świętej Katarzyny, a po lewej stronie Wielki Młyn. W młynie mieliło się oczywiście kiedyś mąkę, później było tu centrum handlowe, a teraz mieści się tutaj Muzeum Bursztynu. Zielony szkieleter to zieleniak, a już kiedyś o nim opowiadałem. Tak się zawsze zastanawiam, czy jak już o czymś opowiadałem, to warto mówić o tym jeszcze raz. Wielu z was jest stałymi widzami i pewnie widzieli już film, gdzie mówiłem o zieleniaku. Ale pewnie duża część to nowi widzowie też chcieliby się coś dowiedzieć. Podlinkuję film, gdzie już mówiłem o zieleniaku. Jako ciekawostka tylko powiem, że jest to budynek, który budowano od góry do dołu. Najpierw powstały dwa szyby, na których osadzano po kolei kondygnację od góry do dołu. Gdańskie dźwigi, żurawie z takim industrialnym klimatem stoczni, torów kolejowych, kominów elektrociepłowni. No bardzo lubię ten widoczek. Jesteśmy teraz na drodze rowerowej, którą mnóstwo osób codziennie dojeżdża do pracy, ale też poruszają się tędy turyści. Dzisiaj jestem turystą, więc wszystko będę wam pokazywał z perspektywy turysty. Jesteśmy w okolicach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który się mieści po naszej lewej stronie, w głębi, a po prawej mamy czołg. I legenda głosi, że czołg wystrzeli, gdy jakaś dziewica skończy Gdański Uniwersytet Medyczny. Od wielu lat nikt nie słyszał strzału. Po prawej budynek Gdańskiej Opery Bałtyckiej. A Eurovelo 10 skręca w prawo, w stronę morza i skręcamy i my. W tej gdańskiej części zdecydowanie dobre drogi rowerowe. Fajnie się jedzie. No, za chwilę będziemy jechali wzdłuż ulicy Halera, tam już jest trochę gorzej. Bo bardziej wąsko i nawierzchnia też już trochę do wymiany. Pod tym mostem często utykają jakieś ciężarówki. Tutaj są wyraźne oznaczenia wysokości. Niemniej jednak no raz w miesiącu ktoś musi się tiraczem wpakować pod zakaz i ugrzęznąć. Dobrze wiecie, zawsze odpowiadam na wszystkie pytania w komentarzach. A teraz nowość, odpowiem na pytanie, którego jeszcze nie zadaliście. A pytanie brzmi: gdzie jest reszta ekipy? Odpowiadam: nie mieli czasu. Nie udało nam się zgrać. Tak naprawdę Rozi jest na zawodach hokejowych, Wojta z pracy. Paweł mówił, że może by dzisiaj pojeździł, ale jakoś w końcu się nie zgraliśmy i jadę sam. Jazda z chłopakami jest super, ale samotnie też się nie będę nudził. No to jest wreszcie taki czas dla mnie.
Mam czas posłuchać muzy, mam czas posłuchać swoich podcastów, na które ciągle nie mam czasu. Może jakiś audiobook. Mogę pogadać sobie też swobodnie do Was, do kamerki. Uśpione Brzeźno. Nadmorska dzielnica Gdańska. Jesteśmy już bardzo blisko morza. Za chwilę wjedziemy na pas nadmorski. Już tam widać na horyzoncie, na GoPro nie widać. Przepraszam, na DJI nie widać. DJI by się obraził, że go nazywałem GoPro. No to już tak jest. Co było pierwsze, nie? Adidas. Jakie buty nosisz? Adidasy. Mimo, że idziesz w Nike'ach, a Adidasy zakładasz. A ja kręcę GoPro, ale tak naprawdę DJI-em. Więc mam czas na wiele rzeczy, na które nie masz, kiedy jedziesz w grupie z kimś. I taka samotna jazda wydaje mi się, że też bardziej wzmaga interakcję z innymi rowerzystami na trasie. Aczkolwiek no, u mnie tych interakcji jest mało. Kierunek Gdynia. Zjedź z ronda. Godzina 8:00. Na deptaku nadmorskim już widać troszkę rowerzystów. Ale nie jest to jeszcze to, co będzie tutaj o godzinie 12:00. Czy nawet już myślę, że po śniadaniu. I dzisiaj nasze pierwsze spotkanie z wodą. Mógłbym powiedzieć, że z morzem, ale tak naprawdę z zatoką. Także za mną Zatoka Gdańska, jestem na Brzeźnieńskim Molo. Dzielnica Gdańsk, Brzeźno. No już jest sporo ludzi, słuchajcie, jest godzina 8:00. Tam się też ludzie kąpią już. Nie wiem, czy to morsy, czy to są już normalni turyści, bo na razie jest 10 stopni, ale dzisiaj ma być około 20. A jest dopiero początek kwietnia. Tam daleko na horyzoncie jest Hel i tam właśnie jedziemy. Tu jest Sopot, tu jest Gdynia. A tam gdzieś jest Hel. Nie widać go. Jest zamglony. Ostatnio słyszałem, że jakiś piasek z nad Sahary przyleciał i to powoduje, że jest efekt mgły. Czy własny kanał YouTube może być inspiracją? Może. Właśnie obejrzałem sobie wczoraj filmik Rosiego, jak jechał na Hel. I tak przyznam, że to mnie popchnęło, żeby wybrać ten kierunek. No a druga sprawa, że chcę zrobić stówę. No i żeby zrobić stówę po jakiejś niezbyt nudnej trasie, stwierdziłem, że zrobię Hel. To jest taka fajna opcja, że zawsze można wrócić pociągiem. I pewnie taką opcję wybiorę dziś. I wjeżdżamy do Sopotu. Jeszcze nie ma progów zwalniających, także fajnie się leci tym odcinkiem. W sezonie są zainstalowane dwa progi. Tam jest szkółka surferska i chcą, aby wymusić na rowerzystach zwolnienie. No to jest dla bezpieczeństwa wszystkich, bo jak taki surfer przychodzi z dechą, to no nie chciałbyś wywalić twarzą w deskę. Jakieś zawody się odbywają, gość jechał z numerem. Albo sobie jeszcze nie zdjął po ostatnich zawodach, które były miesiąc temu. Wyglądał na pro. Miał dużo brandów na koszulce. Chyba wtedy jest się pro, nie wiem. Zupełnie nie znam się na tych ultramaratonach, zawodach i tego typu rzeczach. Nigdy nie startowałem. No, zdarzyło mi się raz wziąć udział w wyścigu rowerowym. No pamiętam, że byłem chyba dwa razy zdublowany przez pierwszego. No ogólnie nie poszło za dobrze. I to wtedy byłem w szczycie formy. Wiecie, waga 70 kg, dobry trening, długie dystanse. Ale te zawody wszystko zweryfikowały. Okazało się jednak, że moja kondycja jest dobra tylko w moim mniemaniu. Tylko że to były wyścigi rowerowe. Widzę, że na ultramaratonach jest trochę inny klimat. Taki bardziej friendship jazda, każdy jedzie swoim tempem. Ogólnie widzę, że jest przyjaźnie, lubię oglądać relacje z różnych ultra. Ogólnie lubię oglądać duże rzeczy na YouTubie, ale to pożera strasznie dużo czasu, także wielki respekt dla Was, że chce się Wam to oglądać. Nie wiem, jak długi dzisiaj wyjdzie odcinek, no ale trasa jest długa. Mam dużo głosów, że dłuższe filmy, ale się tak zastanawiam,
że jak zrobię na przykład godzinny film, czy ktokolwiek będzie to oglądał, nie mam pojęcia. Dobra, dojeżdżamy do molo w Sopocie. Nie ma ludzi. Słuchajcie, no wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć tą scenerię bez ludzi. Molo numer 2 na dzisiejszym wyjeździe. Molo w Sopocie. Najdłuższe drewniane molo w Europie. Tych mol dzisiaj będzie kilka, to już jest drugie. Jeszcze teraz czeka nas w Trójmieście molo w Orłowie, no i później na Półwyspie. Nie wiem, czy wszystkie będę zaliczał, bo jakbym tak chciał pokazywać wam wszystkie mola, no to chyba zajadę tam na 18. Nie wiem, czy to mgła, czy efekt piasku z nad Sahary. Słyszałem, że piasek z nad Sahary przyleciał i teraz wydaje nam się, że to taka mgła, tak naprawdę to wdychamy saharyjski piach. W Grandzie jeszcze Wielkanoc, królik w ogrodzie i wielka pisanka. Tylko czemu ten królik jest różowy? Że jest dzięki temu taki bardziej instagramowy. Ale co tam Grand? Ta strona lepsza. Wariantów wyjazdu z Trójmiasta jest wiele, ale jak mówiłem, trzymamy się Eurovelo 10. To jest taka optymalna trasa. Jestem bardzo ciekawy, co się zmieniło między odcinkiem z Gdyni do Władysławowa, bo ostatni raz tamtędy jechałem. Dwa lata temu? No, w zeszłym roku chyba raz byłem, ale no, jest trochę odcinków takich po płytach, jakiś szutrowy. Jestem ciekawy, jak sobie będę radził na tych odcinkach na tym rowerze. Teraz 8% podjazd. Spoko. No, witamy w Gdyni. O, uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. Cały czas się uśmiecham. Nawet jak się nie uśmiecham, to też się uśmiecham. Dzisiaj to nie wiadomo, jak się ubrać. Przed chwilą było ciepło, teraz jakiś chłodny wiatr. Raz ciepło, raz zimno. No, początki sezonu są takie właśnie dziwne, gdzie rano masz bardzo niską temperaturę, a dzisiaj w ciągu dnia ma być bardzo wysoka. Widzę, że ludzie jeżdżą na krótkich. Ja to tak się ubrałem raczej na chłodne warunki, ale mam jeszcze jedną konfigurację ze sobą, także może się przekonfiguruję. O, i tutaj Gdynia zrobiła bardzo dobry krok naprzód. Była bardzo zła nawierzchnia, a teraz elegancka droga rowerowa i chodniczek. Bardzo ładnie. Tutaj w prawo się jedzie do Molo w Orłowie, ale ja już nie będę tam dzisiaj zajeżdżał. Było mnóstwo filmów z Molo w Orłowie. Ósmo 45, 87 rowerzystów dopiero. Na jednym z ostatnich filmów, gdzie pokazywaliśmy okręt podwodny w Gdyni, pokazywałem również to skrzyżowanie, ale widzę, że Gdynia nie poprzestała na swoich super pomysłach i dorzuciła tutaj pachałek na środku. No ideolo. Piękna sprawa, piękna. Idealnie, żeby się tu wbić w ten pachołek. Nie wiem. Ciekawe pomysły. O, pięknie w parku centralnym. Na wiosnę wygląda jeszcze lepiej. Akurat tu mi się podoba. Widzę, że zasadzili nowe kwiaty dla dzików. Będą miały co jeść. Ten widoczek nigdy mi się nie znudzi. Droga rowerowa wprost do morza. Kawka rowerowa jedzie. Będę musiał skorzystać z takiego roweru być może na trasie, bo dzisiaj kawki nie ma kto zrobić. Kawki nie mam w termosie. Mam herbatkę.
Także jakaś kawka musi wjechać. Pozdrawiacie innych rowerzystów na trasie? Dzisiaj sporo osób mi macha. Jak jestem gdzieś na trasie z sokwami i spotykamy inną ekipę, to zawsze sobie machamy. Ale tutaj na deptaczku, czy jak jestem w mieście, to nie pozdrawiam każdego rowerzystu, no bo trochę trudno tak wszystkich pozdrawiać. Ale oczywiście pozdrawiam, uśmiecham się do nich. Ale nie macham. A dzisiaj sporo osób macha. Zwłaszcza ci ultrasi. Chyba wygląda jak ultra. Bo potem jak patrzą na mój brzuch, to mówią, o, ten to chyba gdzieś zimował. Pokażę wam coś, czego jeszcze nie pokazywałem. Gdyńskie rybki. No mam jakieś 27 kilosków na liczniku. No i przerwa na herbatkę. Stali widzowie już widzieli okręt podwodny na jednym z ostatnich filmów. Ale ci, co nie widzieli, proszę bardzo. Okręt podwodny pod Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Nigdy nie śledziłem przebiegu szlaku Eurovelo 10 na tym odcinku. Muszę powiedzieć, że jest on świetnie oznaczony. Strzałki prowadzą jak po sznurku. Także ślad GPX, czy tam mapa niepotrzebne. Jako lokales oczywiście pojechałbym inaczej. Ale no śledzimy ten szlak i patrzę, jak on prowadzi turystów. Bardzo często na filmach właśnie widzę, jak ludzie jadą trzymając się szlaku i czasem omijają jakieś ciekawe miejsca, no ale to jest normalne. A też bardzo często omijam fajne miejsca. O, ale tu widzę, że mamy jakiś objazd. O, nowe budynki, tego nie widziałem. Coś nowego. Widzę, że Gdynia też tutaj prężnie się rozwija. O, tu widzę, że rozwiązano sprawę, bo dużo krytyki chyba było związanej z tą drogą rowerową. Jak powstał ten pas rowerowy, to wyznaczona droga rowerowa, nie wiem jaki to jest status, bo była duża krytyka, że samochody przejeżdżają niestety przez tą drogę, żeby parkować tutaj na miejscach po lewej stronie, ale widzę, że już tutaj trochę rozwiązano tą kwestię. Aczkolwiek dzisiaj jest niedziela. Ciekawe, jak to wygląda w tygodniu. Pewnie i tak tu wszystko jest zastawione. To takie tereny portowo-stoczniowe. Nie wiem, czy to jest coś ciekawego. Kanał portowy i MOR Eurovelo 10. No i tak, wystartowaliśmy z Gdańska, przezroczyliśmy Sopot, Gdynię i teraz zmierzamy w stronę Pucka. Z Pucka na Władysławowo i później na Hel. Potem mamy dwie opcje, wrócić na kołach, wrócić pociągiem albo statkiem, ale nie wiem, czy teraz pływają jakieś statki, no zobaczymy. No to tak jednak się cieszę, że się ubrałem tak jak się ubrałem, bo wiecie, jak jedziesz, to jest dosyć ciepło, ale tak jak się zatrzymałem w Gdyni przy rybkach albo tutaj przy kanale portowym, jak zawieje chłodny, wilgotny wiatr, to ten windstopper się przydaje i długie spodnie. I wlatujemy na estakadę rowerową. Takich obiektów chyba jest niewiele w Polsce. Słyszałem, że w Krakowie też jakaś powstała tego typu konstrukcja. No ale chyba budowanie czegoś tego typu tylko dla rowerów to nie jest taki standard w Polsce. Także Gdynia ponad standardami. Inwestycja ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni mówią, że wyrzucona kasa, inni, że super. A po prostu korzystam i cieszę się, że jest. Powstało. Teraz trzeba to utrzymywać. Wiadomo, kasiora idzie z podatków. Tak to wygląda. Jestem teraz w gdyńskiej dzielnicy Oburze i tutaj czeka nas jeden z największych podjazdów na całej wycieczce. Jest oznaczony 6%, ale mi się wydaje, że to jest bardziej strome dalej. Ja tutaj pamiętam zawsze
płuca wypluwam na tych podjazdach. Jak pompuję i czuję, że zima była zbyt długa dla mnie. Mam przejechane 40, do Pucka 22. Pięknie. Jednak może to było 6%. Jakoś tak specjalnie nie spuchłem na tym podjeździe. Myślałem, że będzie gorzej. Nadrabianie kondycji po zimie, jak się mało jeździło, jest takie proste. Puściłem już Gdynię. Następny przystanek Mechelinki. Chyba lecę dobrze z wiatrem, pcha w plecy. 35 na budziku. No nie czuję, żebym w ogóle musiał mocno pedałować. Teren lotniska w Kosakowie jest ogromny. Się rozciąga na dużym obszarze. No ale to lotnisko nie wiem, czy ono działa, czy nie działa w końcu. Muszę coś wszamać. Jakieś batoniki. Też trochę wygląda jak papier, no ale nie będę wybrzydzał. Smakuje też trochę jak papier z jagodami. Także jakieś tam wartości odżywcze chyba ma, nie? Na pewno nie umrę. Jadąc właśnie myślałem o tym odcinku. Czy tu coś zrobili, czy nie? No jeszcze nie. No niestety ten kawałek trzeba podprowadzić. Raz, że na tych przełożeniach nie wjadę. Dwa, że się zakopałem. Turyści z zagranicy podróżujący Eurovelo 10, jak dojadą do tego momentu, to chyba nie mogą w to uwierzyć, że droga może tak wyglądać na międzynarodowym szlaku. No ale właśnie tak wygląda. No i tu jeszcze takie atrakcje za mną. Przed podjazdem pod górkę jest jeszcze takie fajne miejsce na klifie. No powiem wam, że tam jest dopiero mega miejscówka, no ale już tam nie podjeżdżałem, bo dzisiaj cel inny. Kolejne molo, tym razem miejscowość Mechelinki, blisko Rewy. Podobnie jak w Gdyni są też plażowicze, którzy zażywają kąpieli wodnych, właśnie wyszli, a tam w tle torpedownia, ale nie wiem czy dobrze widać, bo saharyjski pył zasłania. Sądząc po ilości inwestycji, pensjonatów tutaj na wzgórzach, jak jechaliśmy, to pewnie zwróciliście uwagę, no zrobiła się bardzo turystyczna miejscowość. Była taka osada rybacka. A teraz widzę, że turystyka number one, no i fajnie, wszystko się rozwija. Aczkolwiek no trochę też traci taki klimat, bo tutaj zawsze było tak spokojniej, ciszej. Rewa, która jest tam, za nami, tam w tle, to była taka typowa turystyczna miejscowość przez ostatnie lata, ale widzę, że tutaj się już też zagęszcza. Wrzuciłem relację na Insta, że jadę na Hel i są pierwsze komentarze, że pewnie chcę pobić rekord Rosiego, 200 km. Na heli z powrotem. No raczej to się dzisiaj nie wydarzy, a to dlatego, że już wiem dlaczego jedzie mi się tak dobrze, bo jadę z wiatrem. Tutaj bardziej jak na poligonie niż na szlaku. Takie leje. Oho. Nigdy nie wiesz, kiedy zmiana nawierzchni. Bądź przygotowany. Ale ta zmiana nawierzchni może być niedługo na dobre, bo widzę, że to jest chyba przygotowanie do zrobienia czegoś takiego jak tu. No, tędy jeszcze nie jechałem. Po tej nawierzchni jeszcze nie śmigałem, no tak można jechać. Piękna sprawa.
te zmiany są bardziej niż pozytywne. Tutaj takie konary były wystające. Słabo się jechało, ale teraz to bajka. Ciekawe jak tam dalej w rezerwacie Beka. No ale podejrzewam, że tam dalej płytóweczka. No tutaj klasyka. Oj, trzeba się przemęczyć, nie jest to długi odcinek. Rezerwat Beka to stoja ptactwa wodnego. Także teraz chyba jest jakiś okres lęgowy albo coś takiego, bo dużo ludzi stoi z aparatami i obserwują ptaki, fotografują. Nie będziemy im przeszkadzać. Pan obserwuje ptaki, coś zapisuje. Tutaj drugi pan chyba z aparatem. Tak, z mojej perspektywy to nic nie widzę, ale oni na pewno wiedzą czego tu szukać. No ale mają takie konkretne zoomy, to oni pewnie tutaj przez tą zatokę dają radę. Tam doczytałem, że to są to solniska, czyli tutaj jest dużo zasobów słonej wody. Ale to czuć, bo jak się człowiek tak porządnie zaciągnie, to w nozdrzach wyraźny zapach soli. Takie fajne powietrze. Zmiana na wierzchni z płyt na kruszywo. To ja nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Więc teraz okażę. Miejscowość Osłonino. Pam! I 60 km wjeżdża. A tak długo mi się jedzie dosyć, bo jadę już 2 godziny 50 plus 1 godzinę spędziłem na postojach, także a za dużo się zatrzymuję i gadam. Pałacu w Żucewie jeszcze nie pokazywałem, także pokażę wam. No nie jest fajnie tu przyjechać, bo walicie po takim oldschoolowym bruku, no ale to jest pałac. Musi być klimat. Tu osada łowców fok. Połowiacze fok tam stacjonowali. Jest to bardzo, bardzo, bardzo stare. Nie wiem jak bardzo stare, ale bardzo. Czy mogłoby być tak cały czas? Żeby sobie jechać wzdłuż zatoki. Przypominam sobie, tam na znakach wcześniej był Puck 22. Ja już jadę i te szutry, i te górki. I kurczę, już myślałem, że to 22 wejdzie, ale to strasznie mi się przedłuża. No ale już widzę go. Jest w zasięgu mojego wzroku, także już za chwilę. Na 111, 67 km. Osiągamy Puck. Kolejne molo na trasie, molo w Pucku. No to jego krótki postój, lecimy dalej. W tej miejscowości szlak Eurovelo 10 odbija na lewo, gdzie leci w stronę Łeby, a my prosto zmierzamy już R10 na Hel. Często nazwy Eurovelo 10 i R10 używane są zamiennie. W dużej części przebieg pokrywa się. Można powiedzieć, że Eurovelo 10 przykryło R10. I w tym momencie taki korowy szlak to Eurovelo 10, a R10 tworzy różne dojazdy. To tak właśnie R10 prowadzi na Półwysep Helski, jak również R10 leci po Mierzei Wiślanej do Krynicy Morskiej i dalej do Piasków. Do Helu 36.
I Władysławowo, jesteśmy 78 km. Pięknie, pięknie. Wiaterek pcha. A teraz wiaterek dopiero się zacznie. Zmienimy kierunek jazdy. I po półwyspie już będzie tylko pod wiatr. Także ostatnie 30 km dorzuci do pieca. Tylko 95? Może nie działa. Chyba działa. Wizytówka Mierzei Helskiej. W dużej części droga rowerowa z kostki. Razem z pieszymi. Krzywa, dziurawa. Z roku na rok coraz gorsza. Wiatr w twarz. Straszny. Już wiem, czemu mi się tak dobrze jechało, bo jechałem z wiatrem. Teraz pod wiatr to już nie jest tak fajnie. Chałupy, welcome to. Ale mnie tu wytrząsło i wywiało. Tego nie przegapisz. Chyba jeden z ładniejszych odcinków na półwyspie. Jest klimacik. Molo, przystań wodna w Kuźnicy. To co dla mnie jest minusem, czyli wiatr w twarz, dla tych ludzi robi mega robotę. Dla nich im mocniejszy wiatr, tym lepiej. Zawsze mnie to fascynowało, jak oni to robią, że oni się nie poplączą. Chociaż z mojej perspektywy wygląda jakby byli dość blisko siebie, ale te odległości chyba są jednak znaczne. Pewnie się czasem plączą. Nie wiem, nigdy nie pływałem na kajcie. Musi być ciekawe doświadczenie. Nie wiem, chyba by mi było trochę chłodno, chociaż dobra pianka pewnie robi robotę, nie? No jeszcze zostało tak z 20 parę kilometrów. Ciężko, bo ten wiatr się jedzie, ciężko. Jeszcze chwilę przed helem stówka pęknie, także cel będzie osiągnięty. Czuć pieniądz. Fajne, fajne. Liczyłem, że być może ten fragment został zmodernizowany. No jednak niestety nie. Ale te płyty co roku wyglądają coraz gorzej. No już nie zachodziłem, bo już mi się trochę nie chce. Ale dobra wiadomość jest taka, że stówka pękła. Jesteśmy w Juracie. 100 km osiągnięte. I to tak jak się nastawiłem na te 100, no już mi się nie chce. A jeszcze wiatr się zerwał taki silny. Ja tu normalnie ledwo pompuję. O kurczę. Ja się cieszę, że już stąd wyjeżdżam. Pamiętajcie, hashtag zawsze z wiatrem. Za każdym razem, gdy tu jadę, to jaram się tą drogą. No. To jest przykład idealnie zrobionej ścieżki rowerowej. Dosłownie ścieżki. Jest świetny shooter, dobrze ubity. Mega się po tym jedzie. Jakby wszystkie leśne szlaki w Polsce tak wyglądały, to byłaby szóstka. Muzeum Helu, a za nim Muzeum Obrony Wybrzeża. Zdecydowanie polecam. To jest bardzo fajna atrakcja, udało mi się to zwiedzić w zeszłym roku. Będziecie zadowoleni. Oficjalnie Hel. Dworzec w Helu, tu jeszcze dzisiaj wrócimy. Mam pociąg za 50 minut. Teraz już oficjalnie z Neptunem mogę powiedzieć, że osiągnąłem cel podróży. 115 km. No trochę mi wyszedł długi czas, tam ponad 5 godzin jazdy, ale
Jest dobrze. Neptun Neptunem, ale aby być na samym końcu Helu, trzeba dotrzeć do kopca Kaszubów. Nie ma przejazdu. Sam koniec Helu to jest tutaj. Tam widać w tle być może na piasku ludzi. I to jest właśnie koniec Półwyspu Helskiego. Teraz już mogę powiedzieć, że wszystkie cele na Helu zaliczone. Jeszcze by się przydał do kompletu helski burger, ale niestety jest jeszcze nieczynny, także trzeba przyjechać drugi raz w sezonie. Chciałbym złapać pociąg do domu. Bilety są, a jakże, ale nie ma biletów na rower. Może się wcisnę, a może się nie wcisnę. Jadę na stację zobaczyć. Jest jeszcze kilka minut do odjazdu, to jeszcze przelecę przez port. Bardzo lubię tędy jeździć. Tylko o tej porze roku to nawet jest tu klimatycznie. Nie ma aż takiego tłoku. Jakbyście byli kiedyś na Helu, to zdecydowanie polecam helski burger. Te buły są fenomenalne. Pan nie ma jeszcze biletu na rower. Nie mam biletu. Niestety rower już nie wejdzie. A czemu? Mamy komplet 6 rowerów. Komplet więcej nie możemy. Może pan poczekać, może ktoś zrezygnuje. Aha, w sensie, że ktoś nie przyjdzie? No. Tak? Poczekam, no pewnie, że tak, jasne. Jest 6 miejscówek, więc może jechać tylko 6 rowerów. Mi się udało warunkowo, bo ktoś, kto wykupił miejscówkę, nie przyszedł. No i dzięki temu jadę, ale tak to bym musiał kombinować z tego Helu. No i udało mi się dotrzeć do Gdyni Głównej. Nauczka jest taka, że planując wycieczkę, warto wcześniej zakupić bilety na rower. A skąd wiadomo, że jestem w Gdyni? Ha, patrzcie na to! To chyba tylko mnie jeszcze śmieszy. Jeśli planujecie wycieczkę Polregio albo jakimś innym pociągiem, warto sobie kupić wcześniej bilet na rower. Bo niestety nie sprzedają więcej biletów niż jest haków. Mnie zabrali tylko dlatego, że ktoś, kto miał jechać od Helu, nie dojechał. A w pociągu udało mi się poznać tego gościa. Miło sobie porozmawialiśmy, pozdrawiam, jeśli to ogląda. I on po prostu nie zdążył do Helu i sobie wsiadł do pociągu w Juracie. Ale mimo to i tak przez całą podróż jeden hak był wolny. Ja się zgadzam, to są wszystko przepisy. Jeśli się coś wydarzy, a taki rower nieprzypięty w kogoś trafi, no to obsługa pociągu będzie miała problemy. Tutaj w Gdyni wszystkiego jest więcej. Jest więcej stopni Celsjusza, więcej rowerów, wszystkiego więcej. Patrzcie na to. 2330 rowerzystów. Rano było poniżej stówki. No jeździ parę osób. I cyk, i znów Sopot. Także dzisiaj dystans to było 118 km. Tego dystansu już z Gdyni do domu nie liczę, bo po co. Także pod linkiem znajdziecie sobie link do mojej Strawy. To jak ktoś jest zainteresowany, śmiało. W każdym razie trasa prosta jak drut. A co więcej, świetnie oznakowana drogowskazami Eurovelo 10, a później R10. Także traficie, nie zabłądzicie. Polecam taką wycieczkę każdemu, zwłaszcza jak jedziecie z wiatrem. Ja już się z wami żegnam. To w sumie wszystko, co miałem do powiedzenia. A jeśli czegoś nie powiedziałem, to powiem następnym razem. Także dziękuję za oglądanie i pozdro.